hej wszystkim, a raczej dzień dobry, bo nagrywam to o 3 w nocy, żeby przynieść wam z samego rana dawkę informacji o waszej ulubionej grze. Ale zanim do tego przyjdziemy, zasubskrybuj kanał, żeby znaleźć się na tej liście oraz żeby dostać powiadomienie o dzisiejszym live'ie, na którym będę ogrywał betę, więc myślę, że warto wpaść. Oczywiście przypominam też o Discordzie, na który serdecznie zapraszam i przepraszam za moje zdarte gardło, ale jest 3 w nocy, dobra? Jeśli czegoś nie wymieniłem, na pewno jest w poprzednim szybkim info, także zapraszam do poprzedniego odcinka, który macie w opisie. Nie przedłużam, zaczynam. Po testach, w których mogliśmy zagrać tylko przy użyciu Gunsmith, wreszcie możemy użyć ekwipunku, który wcześniej był zablokowany, oraz pogrzać aż na 3 nowych mapach i nareszcie doświadczyć zmian w BR, więc tego jest tyle, że spokojnie czekajcie na oddzielne odcinki z beta testów. Po pierwsze, wreszcie można użyć Tureta, który kosztuje tylko 300 punktów, ale ma też minusy. Przede wszystkim, jak w większości scorsticków, trzeba umieć go używać. Po postawieniu go nadal jesteśmy wystawieni na strzał, a przecież musimy stać z tym działkiem i nim kierować. W dodatku czas przycelowania jest dość powolny, ale mimo to nadal to tylko 300 punktów. Więc myślę, że warto się zastanowić. W dodatku wprowadzono opcję przestawienia działek, więc automatyczny turret i ten nowy, gdy już nie będą potrzebne w dotychczasowym miejscu, mogą zostać przesunięte, jeśli sobie tego zażyczymy. O perkach nie będę wam wiele mówił, działają dokładnie tak jak opisywałem, więc jeśli nie widzieliście poprzedniego szybkie info, macie link w opisie. Termit, czyli granat zapalający, to kolejny game changer i na pewno warto nauczyć się grać przy jego użyciu. To granat do szybkiej gry, można nim rzucać jak toporkiem i zapewnia nam szybkiego killa z efektami ubocznymi, ponieważ zapala też w niewielkim obszarze od celu, więc jeśli nie trafimy bezpośrednio w przeciwnika, na pewno co najmniej osłabimy go podpalając. Operator skill Equalizer to przeciwieństwo Anihilatora. Jeśli Anihilator najczęściej sprawdza się na daleki zasięg i zabija jednym strzałem, to Equalizer jest idealny do kontaktowej, agresywnej gry i zasypuje lawiną pocisków każdego przeciwnika, który stanie na naszej drodze. Nie ma co długo o nim mówić, to pistolety maszynowe Akimbo, które będą kolejnym wkurzającym operator skillem. Aż nie mogę się doczekać. Zanim przejdziemy do BR-ki, krótko o 3 nowych mapach. Od najmniejszej. Pine to leśna mapa nastawiona na tryb gunfight i po raz pierwszy w serii Call of Duty pojawiła się w Modern Warfare. Shipment to kolejna mapa z Modern Warfare, pełna ciasnych korytarzy i zaułków, dostępna we wszystkich trybach, ale raczej nastawiona na walkę w zwarciu. A ostatnia i osobiście moja nowa ulubiona mapa, Terminal. Znana z drugiego Modern Warfare, ale przede wszystkim z pamiętnej misji z kampanii dla jednego gracza, No Russians. Nie mogę się doczekać, żeby na niej zagrać. I Battle Royale. Tu zmiany, chociaż łatwe do omówienia, to naprawdę duże i wychodzi na to, że nie tylko w multi będziemy się uczyć grać od nowa. Przede wszystkim kolejny operator, Hacker, jak mówiłem w poprzednim filmie, działa jak Counter UAV z efektami ubocznymi. To znaczy blokuje minimapę przeciwników w pobliżu oraz zabrania im przez pewien czas używać gadżetów, więc na pewno dobrze użyty będzie cennym sojusznikiem na składach. I gameplayu z tej klasy postaci możecie się spodziewać już wkrótce. Podczas meczu w BRC kolejno, najpierw rzuca nam się w oczy nowa animacja otwarcia meczu, która według mnie jest wyborna. Potem miejscówki, bo tak, mamy kolejne nowe miejscówki na mapie. A na samym końcu mamy lekkie Pikachu, gdy okazuje się, że tutaj też przebudowano nam system broni. Broń została sklasyfikowana kolorami, tak jak to wcześniej miało miejsce z dodatkami, a samych dodatków nie da się już zmienić. Trochę przypomina mi to Fortnite'a. To znaczy, że jeśli podniesiemy szary ICR z celownikiem trójką, ten celownik nam zostanie, dopóki nie zmienimy broni na fioletowe M4 z red dotem. Jedyne co możemy zmienić w broni to mody, które też klasyfikują się kolorami i dają nam szybsze przeładowanie lub większy damage lub masę innych rzeczy. To by było na tyle,
przynajmniej w tej chwili. Przypominam o dzisiejszym live'ie, który startuje planowo o 18 i będziemy na nim ogrywać betę, więc na bieżąco będziecie mogli zadawać pytania oraz o Discordzie. Dzięki za oglądanie i do następnego.